Starcie Sithów z rycerzami Jedi to bez wątpienia motyw przewodni Gwiezdnej Sagi. I choć zakony te rywalizowały ze sobą przez tysiące lat, to w filmach zobaczyć mogliśmy tylko mały wyrywek z historii tego konfliktu. Dlatego też w tym materiale opowiem wam nieco więcej o pierwszej wojnie pomiędzy Sithami a Jedi, która miała miejsce około 5000 lat przed wydarzeniami z sagi Skywalkerów. Jak do niej doszło, kto wygrał i jacy bohaterowie odcisnęli na tamtych wydarzeniach największe piętno, na te właśnie pytania odpowiemy sobie już za chwilę. Zacznijmy od tego, jak Sithowie w ogóle powstali, bo to bardzo ważne dla genezy tej pierwszej wojny. Ten wątek przybliżyłem szczegółowo w jednym z poprzednich materiałów na kanale, do którego link znajdziecie w opisie tego wideo, więc nie będę mu poświęcał teraz zbyt dużo czasu i ograniczę się do najważniejszych informacji. Około 7000 lat przed Mrocznym Widmem w zakonie Jedi doszło do tzw. Wielkiej Schizmy, takiego rozłamu ideologicznego wśród rycerzy. Część z nich korzystała bowiem z ciemnej strony mocy i odkryła wiele jej intrygujących sekretów, jak chociażby możliwość wskrzeszania zmarłych czy manipulowania genami żywych istot. Eksperymenty prowadzone przez tychże rycerzy spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem Rady Jedi, która uważała takie działania za sprzeczne z wolą mocy. Rada zdecydowała zatem usunąć niesfornych rycerzy z szeregów zakonu, co doprowadziło do otwartej wojny pomiędzy Jedi a wyrzuconymi osobnikami, określanymi od teraz mianem Mrocznych Jedi. Walki pomiędzy obiema frakcjami trwały przez kolejnych 100 lat i pochłonęły miliardy istnień, dewastując przy tym wiele planet. Ostatecznie Mroczni Jedi zostali pokonani, a garstkę ocalałych, dokładnie 12 buntowników, wygnano daleko poza obszary Republiki, w niezbadane jeszcze rejony galaktyki zwane nieznanymi regionami. W ten sposób Mroczni Jedi trafili na planetę Korriban, świat zamieszkany przez prymitywną rasę Sithów, czułą na moc i posiadającą tylko jej znaną wiedzę na temat rytuałów związanych z ciemną stroną. Wygnańcy, nieporównywalnie potężniejsi od rdzennych mieszkańców Korribanu, dość szybko podporządkowali sobie tubylców. Stąd też wziął się zresztą tytuł Lorda Sithów, bo Mroczni Jedi zostali panami tejże rasy. Przez kolejne 2000 lat Mroczni Jedi, od teraz tytułujący się Lordami Sithów, budowali w nieznanych regionach swoje imperium. Niektórzy z nich marzyli o tym, by zemścić się na Jedi, ale z racji na to, że nie posiadali współrzędnych światów Republiki, nie mogli do niej wrócić. To jednak miało się wkrótce zmienić. W tym właśnie czasie, 2000 lat po rozłamie zakonu Jedi w wyniku Wielkiej Schizmy, Republika rozwijała się w zawrotnym tempie dzięki tzw. nadprzestrzennym podróżnikom. Byli to śmiałkowie, którzy ryzykując własnym życiem wyruszali w nieznane zakątki galaktyki, odkrywając nowe trasy nadprzestrzenne. Dzięki takim odkryciom możliwe było wytyczenie nowych, szybszych tras łączących odległe światy, a nieraz też dotarcie do wcześniej nieznanych Republice planet. Kwitł więc handel, a Republika powiększała się o kolejne światy. To właśnie za sprawą tych nadprzestrzennych podróżników, którzy odkryli Korriban, Lordowie Sithów po 2000 lat ponownie weszli w kontakt z cywilizacją, która skazała ich na wygnanie. Podróżnikami, jacy przybyli na Korriban, było rodzeństwo Taragonów, Gaw i Yori. Ta dwójka była przykładem najgorszych podróżników nadprzestrzennych, jakich znała galaktyka, i to nie tylko dlatego, że za ich sprawą Sithowie mogli wrócić do Republiki. Już wcześniej Gaw i Yori, poszukując nowych tras nadprzestrzennych, stracili niemal cały swój majątek. Podróże te były bowiem drogie i choć odkrycie choćby jednej dobrej trasy mogło zagwarantować im dostatnie życie po wsze czasy, nigdy nie udało im się znaleźć szlaku, który ktokolwiek chciałby wykorzystać. Długi, w które wpędziło ich życie podróżników, doprowadziły do tego, że w ramach spłaty odebrano im nawet ich statek. Zdesperowane rodzeństwo, marzące o dokonaniu czegoś znaczącego, wykradło zarekwirowany pojazd i postanowiło ten jeden, ostatni raz wskoczyć w nadprzestrzeń, z nadzieją, że odkryje trasę wartą miliony. Oczywiście z miejsca stali się zbiegami i przestępcami, ale uparcie wierzyli, że tym razem im się uda i szlak, który znajdą, pozwoli im spłacić długi i pławić się w bogactwie. W wyniku tej podróży trafili właśnie na Korriban, w sam środek obrządku pogrzebowego niedawno zmarłego mrocznego lorda Sithów o imieniu Marka Ragnos.
Oczywiście rodzeństwo zostało natychmiast pochwycone i uwięzione przez Sithów, którzy dowiedziawszy się o powiązaniu chłopaka i dziewczyny z Republiką, skazali ich na śmierć. Co warto podkreślić, pogrzeb wspomnianego Mrocznego Lorda, a więc lidera tej organizacji, oznaczał, że wśród Sithów trwała właśnie walka o objęcie przywództwa w zakonie. O tę rolę walczyło dwóch lordów, Naga Sadow oraz Ludo Kresh. Pierwszy uważał, że Sithowie powinni opuścić nieznane regiony i rozszerzyć swoje imperium, atakując Republikę, do której dostęp mogli teraz uzyskać dzięki współrzędnym ze statku Daragonów. Kresh natomiast był zdania, że atak na Republikę i Jedi jest zbyt ryzykowny, a lordowie powinni zadowolić się swoim imperium w nieznanych regionach. W końcu minęło 2000 lat, a Sithowie nie mieli pojęcia, jakim dokładnie potencjałem militarnym dysponuje teraz tak Republika, jak i rycerze Jedi. Gdy Naga Sadow nie zdołał przekonać pozostałych lordów do spojrzenia na przybycie Gawa i Yori jako okazji, którą powinni wykorzystać, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Skazane na śmierć rodzeństwo uwolnił z ich celi, preparując przy tym dowody tak, by wskazywały na to, że dziewczyna i chłopak sami uciekli z niewoli, a potem wymordowali strażników. W ten sposób Naga przekonał innych lordów, że przybysze są wytrenowanymi żołnierzami Republiki, która z pewnością szykuje inwazję na Imperium Sithów. Jeśli lordowie chcą przetrwać, muszą zaskoczyć rywali i uderzyć pierwsi. Zjednoczeni w wyniku zagrożenia lordowie Sithów zgodzili się zaatakować Republikę, a Nagę mianowali Mrocznym Lordem. I choć Ludo Kresh odkrył w pewnym momencie, że za ucieczką rodzeństwa stał tak naprawdę Sadow, to Naga zabił Kresha, nim ten zdołał przemówić do rozsądku innym Sithom. A przynajmniej zdawało mu się, że go zabił, bo Ludo koniec końców przeżył te wydarzenia, aczkolwiek o tym później. Wróćmy jeszcze do Gawa i Yori, bo w całej historii odegrają oni bardzo ważną rolę. Sadow nie tylko uwolnił ich z rąk innych Sithów, ale i ukrył w swojej twierdzy. Gawa, czułego na moc, zmanipulował tak, by przeszedł na ciemną stronę i został jego uczniem. Tłumaczył chłopakowi, że ten właśnie przez Republikę był wyrzutkiem i pośmiewiskiem, a na końcu złodziejem. Że Republika nigdy mu nic nie dała, a odebrała wszystko. Że celem Nagi jest walka o sprawiedliwość. Gaw, mimo początkowych wątpliwości, przystał do Mrocznego Lorda i pomógł mu w przygotowaniu inwazji. Yori natomiast Sadow puścił wolno i zrobił to z dwóch powodów. Po pierwsze, by inni Sithowie wierzyli, że wróciła do domu po posiłki, a po drugie, by mieć współrzędne naprowadzające jego wojska na Republikę. Na statku Daragonów zainstalował bowiem nadajnik, którego pozycję bez problemu mógł śledzić. W tym samym czasie Galaktyczny Senat Republiki został powiadomiony przez Jedi Odana Ura o przerażającej wizji mocy, jakiej ten doznał. Wizji Wielkiej Wojny i powrotu Sithów. Wojny, do której, jak apelował do polityków, muszą czym prędzej się przygotować. Problem polegał na tym, że słuch o Mrocznych Jedi zaginął 2000 lat wcześniej i choć od czasu do czasu do światów Republiki docierały pogłoski o tajemniczym zakonie Sithów, wszyscy traktowali go bardziej jako mit. Nikt nie uwierzył więc Odan Urowi, tak samo jak nikt nie uwierzył Yori, która po powrocie do Republiki została aresztowana za kradzież statku i nikt nie chciał słuchać jej opowieści o żyjących w nieznanych regionach Sithach, przygotowujących się do inwazji na ich domy. Zdeterminowana Yori zdołała jednak uciec z kolonii karnej, na którą została zesłana i w akcie desperacji udała się do władcy jej rodzinnego świata, cesarz Tety. Królowa uwierzyła w relacje Yori także dlatego, że wcześniej o Sithach ostrzegał ją wspomniany już Odan Ur, będący jej doradcą. Teta przygotowała więc swoje wojska do walki, natomiast rycerze Jedi udali się na tysiące innych światów, by zmobilizować siły Republiki do obrony przed nadciągającą inwazją. Niestety spóźnili się, a Republika została zaskoczona zmasowanym atakiem ogromnej armii Imperium Sithów. Kolejne światy szybko padały pod naporem najeźdźców, przerażone liczebnością ich wojsk. Żołnierzom Republiki zdawało się wręcz, że siły Sithów są nieskończone, co było częściowo prawdą. Naga Sadow doskonale wiedział, że uderzenie w morale przeciwników będzie równie ważne co strategia na polu bitwy. Dlatego w trakcie inwazji w specjalnej sferze medytacyjnej z użyciem mocy stworzył iluzję statków i wojowników Sithów, tak by jego armia wydawała się być znacznie większą niż była w rzeczywistości.
Rytuał ten wymagał od niego ogromnego skupienia, aczkolwiek świetnie władający mocą Sadą nie miał z tym problemu. Jedynej rzeczy, której nie przewidział w swoim planie, była zdrada Gawa Daragona. Bo widzicie, zadaniem Gawa było podbicie jego ojczystego świata, władanego przez cesarz Tetę. Sado uznał, że chłopak, świetnie znający ten rejon galaktyki, bez problemu znajdzie luki w obronie najzacieklej broniącego się przed Sithami bastionu Republiki, jedynego, który przecież przygotował się do inwazji. W trakcie walk Gaw, wbrew zaleceniom lordów Sithów, udał się na powierzchnię planety, by odnaleźć swoją siostrę. I choć udało mu się spotkać z Yori, to wydarzenia szybko przybrały tragiczny obrót. Chłopak wiedział, że największe szanse na znalezienie siostry będzie miał w warsztacie Arby, chata, który przez wiele lat pomagał rodzeństwu Daragonów i był dla nich niemal jak członek rodziny. Gdy jednak chat zobaczył Gawa w towarzystwie wojsk najeźdźców, zaczął wyzywać go od zdrajców, na co wojownicy Sithów, agresywni i nauczeni, by bronić swoich panów przed wszelkiego rodzaju agresją, zabili Arbę, nim Gaw zdążył w ogóle zareagować. Będący w szoku chłopak, patrząc na ciało przyjaciela, dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że świadkiem tego zajścia była Yori. Dla Gawa był to moment przełomowy. Zrozumiał, że jest narzędziem w rękach Sithów, którzy chcą jedynie podbijać i niszczyć, a on sam, przez swoje urażone ego, a wcześniej marzenia o sławie jako podróżnik, pomógł lordom zgotować piekło Republice. Nie był w stanie spojrzeć w oczy siostrze po tym, co się wydarzyło, ale w tej samej chwili podjął decyzję, która miała odmienić losy wojny. Gaw uciekł na swój statek i udał się do tajnej lokacji, w której Naga Sado utworzył iluzję swoich wojsk, a następnie otworzył ogień w kierunku sfery medytacyjnej Mrocznego Lorda. Atak nie był na tyle silny, by zniszczyć Sadoa, ale na tyle intensywny, by wyrwać go z jego medytacji. Dzięki temu iluzje wojsk Sithów zaczęły zanikać, a rycerze Jedi i wojska Republiki zrozumiały, że przeciwnik nie jest tak potężny, jak początkowo im się zdawało. W tym momencie szala zwycięstwa szybko przechyliła się na stronę wojowników Republiki, którzy przepędzili agresorów ze swoich planet. Gaw wiedział jednak, że galaktyka nie będzie bezpieczna tak długo, jak na wolności przebywać będzie Naga Sado, dlatego nadał to Republiki wiadomość ze swoimi współrzędnymi. Wkrótce wojska Republiki, z Yori na pokładzie jednego ze statków, przybyły na wezwanie Gawa i stanęły do ostatecznej bitwy z garstką ocalałych jednostek Sithów. Sado, widząc, że jego siły są zbyt słabe, by wyjść z tego starcia obronną ręką, zdecydował się wykorzystać swoją tajną broń, która pozwalała mu na niszczenie gwiazd. Ogromna eksplozja zmusiła wszystkie statki do skoków nad przestrzeń, dzięki czemu Mroczny Lord mógł uciec na Korriban. Nim doszło jednak do wybuchu, Gaw, uwięziony w zniszczonym statku, w ostatnim heroicznym akcie podał Republice namiary na Korriban, dając jej wojskom szansę na rozprawienie się z Sithami raz na zawsze. Choć Yori chciała go ratować, chłopak wiedział, że nie ma już na to czasu, dlatego kazał dziewczynie uciekać i wraz z siłami Republiki wskoczyć w nadprzestrzeń. Gaw zginął w eksplozji gwiazdy, ale zdołał w swoich ostatnich chwilach pożegnać się z ukochaną siostrą. Kiedy Naga Sado był przekonany, że nie czeka go już więcej niespodzianek, na Korribanie jego nieliczne wojska przywitał Ludo Kresh. Jak się okazało, Sith przetrwał wcześniejszy atak i gdy Naga próbował podbić Republikę, Ludo w tym czasie przejął kontrolę nad nielicznymi lordami, jacy pozostali na Korribanie, mianując się ich przywódcą. W ostatecznej bitwie między Sithami ponownie górą był Sado, któremu tym razem udało się zabić Kresha. Nie miał jednak czasu nacieszyć się tą wygraną, bo po chwili na Korribanie pojawiły się wysłane tam przez Gawa wojska Republiki. Zdesperowany Naga raz jeszcze doprowadził do zniszczenia okolicznych gwiazd i w chwili eksplozji skoczył w nadprzestrzeń, przez co siły Republiki założyły, że musiał zginąć w wybuchu. Wraz ze zniknięciem ostatniego Sitha, wojnę uznano za zakończoną. Mroczny Lord oczywiście przeżył, zresztą jako jedyny z lordów biorących udział w tej wojnie, natomiast po jego imperium zostały tylko wspomnienia. Naga wraz ze swoimi wojownikami osiedlił się na Księżycu w systemie Yavin, tym samym, na którym 5000 lat później znajdowała się baza rebeliantów Nowej Nadziei. Tam w tajemnicy zamierzał odbudować swoje imperium i w przyszłości raz jeszcze zaatakować Republikę, co nigdy mu się jednak nie udało.
Historia pierwszej wojny pomiędzy Sithami a Jedi została przedstawiona w komiksowej serii Tales of the Jedi, wchodzącej w skład Continuum Legend. Nie oznacza to jednak, że nie jest ona kanoniczna, bo częściowo jest. Te wydarzenia są częścią obecnego kanonu Gwiezdnych Wojen, natomiast przedstawione są w nim skrótowo. Dlatego możliwe, że kiedyś Disney zdecyduje się opowiedzieć tę historię na nowo, wprowadzając w niej jakieś zmiany, ale póki co to jedyna wersja tych wydarzeń, jaką znamy. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Czy podoba Wam się geneza i przebieg tej pierwszej w historii uniwersum Star Wars wojny Jedi z Sithami? Przy okazji na końcu przypominam Wam, że powstał serwer Discord Wściekłych Wąsów, więc jeśli chcecie dołączyć do naszej społeczności, to link do Discorda znajdziecie zarówno w opisie tego materiału, jak i w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe Wąsy obecne są również na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały niepublikowane na kanale. Na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.